Słuchajcie, ja wiem, że wy planowaliście ten ślub już od dłuższego czasu i plan był taki, że to ma być mega wypasiony event. Event? Nie event, totalnie nie. Nie event, wesele. Powiem ci, że bardzo nam na tym zależało, żeby to nie był event. To był nasz taki straszak. Super, to pierwsze piękne, eleganckie wesele, ale swojskie. Tak. Swojskie? Oczywiście. No, takie to wszystko mieliśmy. Mieliśmy chleb, mieliśmy sól. Kropka, jeśli chodzi o tradycje. Nie, naprawdę, mieliśmy... Nie, byłam przenoszona, wiesz, przez próg. Samo jedzenie jeszcze? Było od takich naprawdę takie fajnych polskie, rzeczy po w stole, gdzie był bimber i cytrynówka. No, było naprawdę wyglądało to smaczków. Może bardziej elegancko i wow. Ale to było swojskie wesele. Było disco polo. Ciotki, disco. Miało nie być disco polo. Nie. Było disco polo? Oczywiście. Powiedzieli nam podobno. W tych tonach kwiatów było disco polo? Nigdy w życiu. Te kwiaty chyba padły. Nigdy w życiu nie włączyliśmy sobie disco polo, żeby tak po prostu posłuchać, a wesele nie wyobrażaliśmy sobie, żeby go nie było, nie? O, co? Ciekawe. Tak sobie wyobrażaliśmy? Przegadajmy. Ja mówiłam, że nie chcę disco polo, to tak samo. Natomiast w trakcie jakoś wyszło, że poleciało. No. Nieprawda. Chyba ktoś powiedział. Nie mówiliśmy o disco zawsze polo. Zawsze mówiliśmy, żeby dziadkowie, żeby wszyscy co się... Co ty mówisz? Ja, że z Polska... inną żoną rozmawiałem nie, o tym, przepraszam. Że polska muzyka, jeszcze możesz obejrzeć nasz film. Właśnie, to jest dobre, że nagrywamy filmy. Wszystko mamy. A założymy się, że w tym filmie jest, że disco polo? Mówiliśmy, że nie. Ale dobra, słuchajcie, ja sprawdzimy to na filmie. Żebyście wy sprawdzili to na filmie i żebyście wy sprawdzili to na filmie. Sylwia miała 4 suknie ślubne. Czy ty jesteś w stanie je opisać jakoś? Oczywiście. Bardzo proszę, zaczynamy od pierwszej. Biała. Dobrze. W jakiej sukni Sylwia tańczyła? Z tobą białej. Pierwszy taniec. Myślę, że doskonale opiszesz mi wszystkie 4. Słuchaj, biała, długa. Tak, tak. Nie no, jeśli chodzi o te takie różnice, no to szczerze mówiąc, to nie miałem nawet czasu, żeby to wszystko zauważyć. Cały czas patrzyłem w przepiękne oczy Sylwii. Jakoś się wyratował. Jakieś detale rzeczywiście widziałem, ale tak, tak ciężko to też opisać słowami. No to było na tyle piękne, że tak jakbyśmy mieli opisać zachód słońca. No, ciężko to opisać, tak wyrazić tą bajkę, jaką serwuje nam świat, natura. Tak samo ciężko było opisać tę bajkę, jaką zaserwowała zarówno projektantka, jak i też rodzice Sylwii, tworząc Sylwię i jej naturalną piękną. Ale ty masz romantyka u boku. Dobry powiem jest. Ci, dobry, dobry. No ale słuchaj, po tobie Michał też miał kilka ślubów. Nawet był tutaj u mnie, więc sobie rozmawialiśmy o tych różnych uroczystościach. Już palce się skończą. Nie małem. Ostatnio jak siedziałyśmy za nią, bo też kumpluję się za nią, czyli kolejną żoną po mnie, to siedziałyśmy tak na schodach, bo oni jechali na wakacje i tak właśnie mówimy, dobra, to może w dwuszeregu te wszystkie dzieci i do nara jedźcie, wiesz, dwoma busami rodzina pojechała. No to jest no wesoło, no jest to wesołe. Znaczy inaczej, Michał definitywnie jest fanem ślubów, a u ciebie kolejnego ślubu nie było. No to, bo ja może nie jestem fanką ślubów jakichś takich po prostu, żeby od razu wchodząc w relacje przysięgać sobie miłość Wierność, okej, jakby dobra, to idzie trochę w parze moim zdaniem, a przynajmniej powinno. No tak, co mam powiedzieć, no nie stanęłam na ślubnym kobiercu po raz drugi i jakoś odpukać. Ale naprawdę nie czujesz, że to jeszcze przed tobą? Nie masz takiej ochoty? Boisz nie się? Nie wiem, nie, to w ogóle nie ma chyba nic wspólnego ze strachem, jakoś... No nie wiem, jeden już mam odhaczony, nie potrzebuję kolejnych. Natomiast no też człowiek nie może mówić, nigdy nie wyjdę za mąż. No może wyjdę, nie wiem. No właśnie. Zobaczymy. Wy też zadbaliście o atrakcję dla gości i między innymi przygotowaliście quiz wiedzy o was samych. Tak. Dobra, tak. Słuchajcie, ja mam tutaj pytania z tego waszego quizu. Może państwo spróbują odpowiedzieć. Może... Tak, to teraz nie mówcie jeszcze od razu, jaka jest dobra odpowiedź. Takie na przykład 3 wyrywkowe. Jakie to ładne. Co najbardziej lubią robić razem? A. Wspólnie trenować. B. Przytulać się. Czy C. Tańczyć. Dobra, czekajcie, ja obstawię. Czyli tak, no. Z tym tańcem to już wiem, że nie szalejecie. Ale bardzo lubimy tańczyć. Ale lubimy tańczyć, tylko bardzo. Nie takie ale tańczy, że najbardziej, wiesz. To nie wiem. Wspólnie trenować. No i tutaj bym się wahała między tym treningiem a przytulaniem. No przytulanie to no, jest bardzo miła rzecz.
Ale trenować też lubicie razem, więc trudne bardzo były te pytania. Sport. Bo to są wszystkie trzy rzeczy, które lubicie, ale a chodziło co najbardziej. Poczekaj, czekaj. To mnie zaciekawiło. Jaką część ciała Krzysztofa Asia lubi najbardziej? A brzuch, B biceps, C uśmiech. Jezu, jak ja bym obstawiał. No właśnie, na co byś obstawiła? Krzysiek, no kurczę, nie wiem. Obstaw odwrotnie niż myślisz. Brzuch! Tak, brawo! Super! Odwrotnie! Czyli najważniejsze słuchać podpowiedzi. Ty jesteś takim pedantem? Tak. No, i ty sobie chwalisz związek z pedantem? Dajemy jakoś radę. Dajemy radę. Ja się staram. Są takie momenty, że jest ciężko, wiesz, wejść na ten poziom czystości? Ja nigdy nie wejdę na ten poziom czystości, co Roger. Bo ja jestem chodzącym chaosem. On jest taki właśnie poukładany. Gdzieś tam przeciwieństwa trochę się przeciągają. Może tak. On lubi sprzątać. Stop. Nie lubię sprzątać, ale... Nie forsuj. Nie lubię jak mu robić śniadanka, na przykład kawkę rano, wyjść z psem rano. Czyli macie jasny podział obowiązków w domku, widzę. Już jest kolorowo, no. Nie brał kota w worku. Nigdy nie kłamałam, że nie lubię sprzątać. Mhm. Zawsze mówiłam, że zawsze się spóźniam. Mhm. I na pierwszej randce już wszystko wiedział. Okay. Więc nie może mi teraz wyrzutów robić, że jest tak, a nie inaczej, bo już wiedział. Nie wiedziałem, że jest aż taki chaos, ale... Ale ja słyszałam, że te swoje pierwsze wiadomości, które zostały między wami wymienione, ty masz zachowane. Tak. Mam zachowane dlatego, z jednego powodu, że wszyscy chcą mi wmówić, cała rodzina. Że mnie zerwałaś. Tak. A to było odwrotnie. Czyli on się starał. Nie było odwrotnie. Mam zachowane wiadomości. Pierwszy SMS przyszedł od ciebie, nie ode mnie. O treści? O treści, dzień dobry pani Moniko, wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. A poczekaj, do obcej kobiety napisałaś nagle taką wiadomość na Facebooku? Tak. No bo... Nie. Napisałaś mi wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ja mówię, kto to mi napisał? O, jaka fajna dziewczyna. No i powiedziałem, że też wszystkiego najlepszego. Nie, ja wróciłam z Sylwestra i po prostu chciałam się dobić jeszcze. Dobić się chciałam. I nie poszłam spać, tylko otworzyłam jeszcze komputer, jeszcze się dobijałam przed tym komputerem. I... Ale do kogo ty się dobijałaś? Nie, dobijałam siebie. Sama siebie dobijałam. Do Janowskiego się dobiłaś. I wyświetlił mi się Janowski Robert jako nasz wspólny tam z kimś znajomy po prostu. I kliknęłam add friend zamiast C-profile, no bo ja mam ten amerykański komputer, więc jak już kliknęłam, tak to już zostawiłam po prostu. Jak się obudziłam następnego dnia, to przyjąłeś mnie łaskawie. To może nie była pomyłka, tylko przeznaczenie, Monika. Tak, moim zdaniem. Czyli tego się trzymałaś. Tego się trzymajmy. Tak. No bo już jesteśmy razem. Dobra, 10 lat, więc chyba, chyba to o czymś świadczy. Skoro wśród twoich gości było też dużo osób takich dusz artystycznych, to występ twojego męża to była jedyna taka atrakcja, czy coś tam jeszcze się wydarzyło? Wiesz co, ja nie jestem wielką fanką dyscyplinowania ludzi. Więc to była taka rzecz automatycznie, atrakcja, która się wydarzyła po ślubie, więc tak poszło to na gładko. A potem nie robiliśmy ani żadnych odczepin, ani chyba nie rzucałam tym welonem, bo był przepotwornie długi i ciężki. Bukietem też nie rzucałaś? Może nie pamiętam. Może taka była impreza. Kurczę. Więc nie, w ogóle, wiesz co, zapomniałam wziąć bukietu. Potem się zorientowałam, że poszłam bez bukietu. No widzisz, czyli takie coś życie. Poszło nie tak. Ale widzisz, że się nawet nie zorientowałam. Ta historia może być dosyć interesująca, bo ja słyszałam, że twój mąż odbił cię z rąk innego mężczyzny. To prawda. Trudno w to uwierzyć, bo to było tak strasznie dawno temu. Ale rzeczywiście byłam w 4-letnim związku dosyć poważnym. Byłam zaręczona. Nie było jeszcze daty ślubu, ale pierścionek zaręczynowy był. No i nagle pojawił się Bosacki. Czy to była w pełni twoja decyzja, żeby zerwać tamte zaręczyny? Czy on cię do tego w jakiś sposób namówił? Tak werbalnie, czy tylko jednak to były gesty, które cię przekonały o tym, okej, jednak to jest mężczyzna, z którym chcę spędzić życie? To było szaleństwo oczywiście, dlatego że z jednej strony ja starałam się być lojalna w stosunku do narzeczonego, no ale z drugiej strony widziałam, co się dzieje, widziałam to zainteresowanie, ale też byłam bardzo ciekawa tego drugiego człowieka, tym bardziej, że ujął mnie wieloma cechami charakteru, takim no właśnie zdeterminowanym, dojrzałością niesamowitą.
też taką dojrzałością do tego, żeby budować związek taki trwały na lata, co się zresztą, jak widać, spełniło. I no, nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Zresztą jest fajnie być taką rozrywaną. Od momentu poznania do momentu ślubu minęło u nas pół roku. Zrobiliście to w tempie ekspresowym. Tak. I nie żałujemy. Ty wybrałaś sobie mężczyznę, który jak do tej pory okazuje się być partnerem idealnym. No, aż też mam mnóstwo wad, że czasem dziada nienawidzę. W którym momencie związku zaczęli go nienawidzić momentami? Nie, to są takie momenty, wiesz, my jesteśmy włoską rodziną. U nas jest o tyle dobrze, że my potrafimy się na siebie wydrzeć, ale nie ma cichych dni. Czyli tak wyrzucamy z siebie, dokładnie jak Włosi, od razu mówimy, co tam nam leży na sercu albo na wątrobie, i potem już wszystko wraca do normy. Załatwiacie sprawy na bieżąco. Tak. Grażyna zaproponowała, że pójdziemy razem na basen. Na pierwszą randkę, ja się zgodziłam. Ej, nie, czekaj, ale to ja tak było, że ja zaproponowałem? Dlaczego chciałeś zobaczyć na basenie? Ty wymyśliłeś basen, no ja bym nie wymyśliła basenu. Na pewno laska jako pierwsza nie wymyśli basenu. No faceci robią takie numery, żeby zobaczyć ją w bikini. Właśnie, tak. Tak było. Nie, bo to było też gorące, co żeśmy rozmawiali. Nie, ja chciałam powiedzieć, że to był kryty basen. Romantyczny, a ty po prostu... Słuchaj, wszystko było na luzie przede wszystkim. Wiesz, my mieliśmy po 20 parę lat. Na szczęście się nie krępowałam, słuchaj. Jakoś tak podeszłam do tego właśnie na totalnym luzie. Dobra, pójdziemy na basen, będzie fajnie. I było bardzo fajnie. Ogólnie ja mam tak, że jak się stresuję, no to muszę pobiec za potrzebą. I było tak, że przed wejściem do kościoła w krzaki, mówię, biegnę, nie? Żeby tylko było dobrze, żebym wytrzymał ślub. Tak. No i stoję. Już mnie plecy, bo też mam, nie lubię stać. I tak pół godziny stałem, że na Ole czekam, ja już ten... Łzy, to w ogóle cały już byłem mokry i zacząłem takie, ja mówię, tylko żebym się nie zaczął tak dusić jak taka świnka, bo ja... Bardzo ja mocno płaczę, to tak strasznie, no, jak syrena po prostu. I mówię, straszne to będzie. Ale powiedz mi, ale skąd te łzy? Po prostu jak ją zobaczyłeś? Wzruszenia, nie, ja już widziałem, że weszła? Tak całą rodzinę patrzyłem, że tu już jest ten moment, czyli, że aha, jakoś okay. takie wzniosły, tak, wzniosły. Tak. I jeszcze zanim Ola już weszła, to ja to zacząłem tak... To ty już płakałeś. Tak, no. A jak weszła, to stałeś się świnką. Trochę tak, ale próbowałem się uspokoić, bałem się, że to ten... I najgorsze, że Ola podchodzi, my ryczymy razem, łapiemy się za ręce, a ja mówię, Ola, pięknie wyglądasz, ale ja muszę siku. Najromantyczniejszy tekst w kościele. Nie. A czy to jest prawda, że ty starałaś się Rinkiego zeswatać ze swoją koleżanką? Tak. Tak, ja starałam się Rinkę zeswatać ze swoją koleżanką. Mało tego, wyobraź sobie jeszcze wcześniej, no bo on gdzieś tak krążył w jakimś takim, wiesz, no dalszym kręgu, zdecydowanie dalszym znajomych. Moja koleżanka, super dziewczyna, piękna dziewczyna, która w danym momencie miała akurat, rozstała się ze swoim chłopakiem i cierpiała. I widziałam, że ma złamane serce i na to nie zasługuje. I ja mówię, wiesz co? Ja mówię, ty jesteś taka rock'n'rollowa, taka odważna, taka, wiesz, sharp i tak dalej. Ja mówię, ja czuję, że ten Rinka Rojens to by do ciebie pasował. Aha, odważam się. No i umówiłam. Ja to o sobie mówiła. I umówiłam ich. No. Ale... Nie. Nie, nie, zupełnie to nie wyszło. Czyli nie jesteś najlepszą swatką. No ewidentnie, nie znam się na tym. Chyba ale... tu nie zrobię kariery. Kto cisnął na ślub? Kto chciał mieć ten ślub z was? Tak, Iwonka. Dlaczego? Izo, powiem ci tak. Ja do tego się bardzo przyznaję, ponieważ ja... Może ja po prostu lubię być kimś konkretnym, a nie tak nie wiadomo, wiesz. Kiedy jesteś z mężczyzną, nie wiesz, jesteś jego partnerką, koleżanką, przyjaciółką, znajomą. Dziewczyną dziwnie brzmi. Wiesz, to takie nazwy rzeczywiście, no takie, wiesz. A jak słabasz. Jesteś żoną, jest konkret na przykład, wiesz. Jest no, status. Oczywiście, jest status. Ja powiedziałam, że ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli, żeby nie była po prostu żoną. Chcę iść i powiedzieć na przykład w hotelu, tak, za chwilę
przyjdzie mój mąż. A co ja mam powiedzieć? Za chwilę przyjdzie Wojtek. Wojtek to jest taki facet, z którym właśnie teraz jestem. Jest taki fajnie. Mój kolega, był taki przyjaciel. I uważałam, że po prostu to tak powinno być, koniec i kropka. Tutaj już poszły kajdany, zakuli mnie z tyłu, zawinęli do radiowozu. No Kamila strasznie, nawet chciała tam przekupować policjantów. To tak, może coś... się pogadamy. Ale w takim już żart. Was najgorsze rzeczy, które mogły być. Powiedzcie, kto napisał scenariusz tych zarzutów? Ja napisałem scenariusz, tak. Trochę poleciałem, szczerze mówiąc, ale czekałem, aż już Kamila będzie w takiej totalnej dramie. I jeszcze do policjanta, bo oczywiście skazałem ich skuć z przodu, nie z tyłu, co też było dziwne, ale nikt na to nie zwracał uwagi, żebym mógł sobie ten pierścionek wyciągnąć. No i jak już siedziałem w środku, oczywiście było ciemno, więc jak ja sobie wyciągałem, no to oni tego nie widzieli. Tam pukali mi do szyby, jakoś tam błagali tych policjantów. I jeszcze do tego pana policjanta powiedziałem, proszę jeszcze tak z 2 metry odjechać, żeby już myśleli, że już jest pozamiatane, że odjeżdżam. No i tam słyszę, Rafał. A ja jeszcze rura za samochodem. Kamila biegnie za tym samochodem. Więc no ja już wtedy wyszedłem z tym pierścionkiem w kajdankach i oświadczyłem się. Kamila, i ty mu powiedziałaś tak? No właśnie musiałem ją poprosić o to, bo nic nie powiedziała tak naprawdę. Byłam przerażona. Znaczy, nie zastanawiała się, czy cię zabić, czy się zakochać jeszcze mocniej. No właśnie tak, nie wiedziałam, co mam zrobić. Ale naprawdę. Tak? Ja nie wiedziałam, czy on mówi serio, czy sobie może ze mnie żartuje. Tak nie do końca już wiedziałam, co myśleć, tak? No bo kurczę, taka sytuacja od samego początku do samego końca i jakby... No, ale ja no nie pomyślałam, wiem, to jest że to będzie fajne z takich, wiesz, emocji skrajnie. Nie chciałabym być w tym miejscu, w tym czasie. Chciałabym, żeby ten czas się cofnął do momentu pierścionka. Pierwszy dzień na sali to była dyskusja. No parę razy mieliśmy kilka zgrzytów podczas... Tak. To był jedyny punkt zapalny w przygotowaniach do ślubu. W ogóle nie mieliśmy sprzeczek dotyczących tego, jakie mają być dekoracje, kwiaty, stroje właśnie. Playlista, nic, w ogóle we wszystkim jedzenie, byliśmy... miejsce, wszystko było wszystko wiadomo. Zgodne. I przyszło co do tańca i tak... ja chcę tak, no ale ja tak nie czuję się w tym. No ale to będzie wyglądać, no ale to nie moje. No i tak żeśmy dyskutowali. Ale... Raczej to nie moje, to padało zazwyczaj z mojej strony, bo to jednak... No bo muzyka jakby pokazywała ten charakter raczej tańca współczesnego. Tak. Możesz otwarcie powiedzieć, że ja byłem problematyczny w tym pierwszym tańcu. Nie byłeś problematyczny, po prostu mieliśmy... nie wiedzieliśmy, jak to połączyć. Sprzeczaliśmy się, koniec końców zatańczyliśmy i dobrze się w tym czuliśmy, nie? Bo tak na koniec... dobrze nam w tym było. Dobrze nam to było zatańczyć. A wy pamiętacie swoją choreografię do dziś? Nie. Naprawdę? Nie. Czyli za mało treningów było. Nie, ponieważ znaczy ja mówię za siebie, ponieważ... Agnieszka na pewno pamięta. Poprowadzi cię, nic nie martw się. Absolutnie. Hip-hop jest tańcem freestyle'owym i ja, moja pamięć choreograficzna jest bardzo tak ograniczona. Krótka, po prostu krótka. Ja dobrze pamiętam przez chwilę. Aha. Piotr jest od ciebie starszy 10 lat. 10 lat, dokładnie tyle, ile był starszy mój tata od mojej mamy. Czyli on miał wtedy 26 lat mniej więcej, jakoś kiedy tak. Cię zobaczył po raz pierwszy. I pewnie patrząc na 15-latkę, no nie widział waszej przyszłości wspólnej. No nie wiem, jak wiesz, mężczyźni lubią młodsze kobiety. Boże! Chciałam powiedzieć, ale nie aż tak, ale w sumie skłamałabym. To zależy, na jakim etapie życia się poznaje. Dokładnie. Dlatego nie byliśmy razem wtedy, tylko jakieś, nie wiem, półtora roku, może dwa później. Przynajmniej... Z perspektywy czasu tak to odbieram. To był Sylwester przed poznaniem Miłosza, czyli jeszcze przed operacją. Ja ten Sylwester spędziłam w domu, no bo z rodzącym zapalnie mielitna grubego, czyli właściwie w domu z toaletą i z kanapą. I ja całą tę noc poświęciłam na spisanie wszystkich cech, jakie mnie interesują u mężczyzny. Afirmacja. I co? I to afirmacja właśnie taka, czyli nie na zasadzie, ja sobie wmawiam, że mam mężczyznę, który mnie ceni, mam mężczyznę, który mnie widzi, ja już jestem w związku. Nie afirmacja właśnie z poziomu oszukiwania swojej podświadomości, czyli jestem zdrowa, jak nie jestem zdrowa, tylko afirmacja, która miała datę realizacji. Czyli ja bym w tym roku... Zamówiłaś sobie faceta. Dokładnie. Ja bym w tym roku, do końca przyszłego roku, czyli to był do końca 2000... 7, 6,
2016, do końca 2016. Tak, myśmy się poznali w 2016. Dlaczego ty tego nie pamiętasz? No bo też zdawają się te lata. Moment, kiedy miałeś podpowiedzieć ten rok, a nie siedzieć cicho, Miłosz. Zdawają się te lata. Więc ja sobie tak ustaliłam, ze swoją podświadomością się umówiłam, żeby do końca 2016 znaleźć, spotkać tego mężczyznę, którego sobie wypisałam na kartce. I on jest taki wypisz, wymaluj? I on jest taki wypisz, wymaluj. No i siedzi tu tak. No dobrze to, moi drodzy, powiedzcie mi, kiedy ślub? No ale już był. Przecież ślub już był. To przegapiłaś? Nie widziałaś? To nie widziałaś? Ach, halo. Ścielny. Halo, najgłośniejszy ślub w Polsce. Ślub za 1 000 000 złotych. Ja to wiem, o tym zaraz pogadamy, ale ja no. Słyszałam, że to nie będzie wasz ostatni ślub, więc ja tak ale to mój nowy ślub? Nie, to jest moja ostatnia żona. No ale myślałam, że z nią będzie ten ślub kościelny, bo tego jeszcze nie było. Teraz zobacz, jak szalon z chęcią bym tutaj przyszła i za jej sukienkę wybrała. No, jak tylko się zdecydujecie, to ja was zapraszam w każdej chwili po sukienkę. Pytanie, na kiedy ją szykujemy? No to ja już czekam tutaj na Krzysztofa. To jest kwestia bardzo złożona. Ślub kościelny wymaga... tak zwanej decyzji Watykanu, którą muszę ja uzyskać. No i? Ponieważ dla ja, ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. No tak. Nie ma, tylko że jedynym problemem jest czas. Nie uruchomiłem jeszcze procedury. A, czyli ty nic nie zrobiłeś nic jeszcze nie w tym kierunku, a ty mi oczy tutaj, no, wiesz, no, mydlisz Watykanem i czasem. No a kto musi wydać decyzję? No a kto Watykan musi zrobić pierwszy krok? No dobrze, no, no trzeba Krzysztof wystąpić. No trzeba wystąpić. Ja czekam na to. Tak. A na koniec drogi Maja zdecyduje, czy tego chce. To powiem szczerze, tak zdecyduje, a ja będę wiedział, czy warto w ogóle się tym zajmować. O, nie. No i to jest... Nie ma tak prosto. Nie, słuchajcie, dla mnie... Zanim on załatwi, jak tak się spręża, no to ale, potem no, może decyzję zmienię, no to po co? Niech załatwi, a potem może, będziemy myśleć, nie, prawda? Nie, to Maja tak twierdząc sugeruje, że może być prędzej rozwód niż ślub. A ja nie mówię o rozwodzie. Na to sobie nie pozwólmy. To mnie zaskoczyło. Albo może rozwód, żeby jeszcze cywilny, żeby były 2 śluby, no to jeszcze może tak, Iza. Mam takie pytanie, czy ty masz... Ale mam na to świetne rozwiązanie. Jakie ty masz rozwiązanie? Nie wiem, czy o tym w ogóle wiecie, czy twoi widzowie wiedzą. No. Że ślub kościelny możemy wziąć, no, ale w jedną stronę. Co to znaczy w jedną stronę? To znaczy, że ja już nie mogę przysięgać przed Panem Bogiem, ale Maja może. Kobieta może przysięgać swojemu mężowi, czyli żona. A mąż nie musi żonę? Ale mąż nie musi w tym momencie, może zrobić to później. Czyli ten ślub w zasadzie, to możemy wziąć nawet jutro. To jesteś sprytniejszy niż ładniejszy, wiesz? Widzisz? Może dzięki pandemii tak długo udało wam się utrzymać ten związek w tajemnicy. Było to bardzo wasze. I może dlatego mieliście możliwość takiego zbudowania tej relacji, takiej bardzo silnej, niewystawionej na oceny, na obstrzał paparazzi. Ale z drugiej strony to są ekstremalne warunki. Poznać faceta, wejść do jednego domu i się nie pozabijać. Tak, bo wiesz co, było w naszym przypadku zupełnie odwrotnie, aniżeli w przypadku tradycyjnej relacji, która rozpoczyna się od buzi dupci, wiesz, od pokazywania najlepszej wersji siebie. Tak. Oczywiście to też jest piękne, tak? Aha. Tylko że ponieważ nigdy nie doświadczyłam wcześniej właśnie tej zmiany kolejności, no to teraz to się szalenie spodobało. Czyli zaczynasz nie od randek, nie od kina, nie od restauracji, bo wszystko zamknięte, bo jest totalny lockdown. Zaczynasz od kwarantanny w jednym domu, bo mój syn wtedy zachorował na COVID, więc zostaliśmy zamknięci we trójkę w jednym domu. Syn na górze zamknięty, dostarczane mu było tylko jedzenie i zabierane puste naczynia, pościel, ręczniki i tak dalej. Natomiast my na dole w codzienności, w dresie, w klapkach, bez makijażu. Nie musiałam się stroić. Dowiedziałam się, że i tak jestem najpiękniejsza dla niego. I to, wiesz, ta codzienność, w której my się sprawdziliśmy, która jest zawsze dużo trudniejsza, bo pojawia się gdzieś na kolejnym etapie związku i nagle, wiesz, potrafi czar prysnąć, a bo przecież było kiedyś tak pięknie, ty tak ślicznie wyglądałaś, a teraz w tym koczku i w tych kapciach, nie? A ja od samego początku w koczku i w kapciach i w dresie i no to sobie, wiesz, tańczyliśmy, robiliśmy sobie dyskoteki w domu. Nie. Tak. I okazuje się, że my po prostu się świetnie ze sobą czujemy. Ty w programie Nasz Nowy Dom już występujesz wiele lat. Teraz zaczęła się twoja przygoda z Tańcem z Gwiazdami. Czy czujesz, że to jest taki moment takiego twojego w ogóle wielkiego boom, rozkwitu i naprawdę... O, boom! O, remonty! Wiesiek, nie przesadzaj!
Czy czujesz, że ten taniec... Ej, ucisz swoją ekipę, poproszę. Cicho. Dokładnie, słuchajcie. Czy czujesz, że taniec z gwiazdami dał ci takiego dużego, przysłowiowego kopa i teraz naprawdę idziesz po ulicy i wszyscy wiedzą, że to jest Wiesiek? No, będziemy te dziury wykorzystywać. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.